zwykle na początku każdej transmisji przedstawię wam całą ekipę, la équipe, kontaż piłkarzy, przedłużamy, skurwysynu, proszę bardzo. I popatrzcie sobie, wszyscy wypoczęci, nie graliśmy, o, dwa tygodnie zawieszone FC Ulani, dwa tygodnie takie uśpione FC Ulani. Przedstawmy to jak zwykle od szpicy, czyli od duetu Wule i Kubo. Młody Kubo rozwijający się ostatnio, nawet był chyba uznany gdzieś tam w 11 hiszpańskiej ligi. Chuja w to wbijam, bo tu się liczy na boisku, co tu się naprawdę dzieje, statystyki komputerowe. Mamy Wuleja i Kubo. Środek pomocy to oczywiście niezmienny Nakata, który jest takim spoiwem między jakby linią obrony. To jest w ogóle spoiwo, to jest jakby tak kapitan drużyny, bym powiedział czasami, nie? Bo kapitan tak naprawdę jestem ja, kapitano trenerem. Na boisku są wszyscy poddanymi, kurwa. Ja jestem faraonem, oni budują piramidę. Piramidę sukcesu, którą dzisiaj wznosimy na boisku. No, po jego prawicy Kagawa, jako nastolatek, jak mówię, wspominam, uczył się w technikum informatycznym. Ale następnie poświęcił się wszystko piłce. No było ryzyko, ojciec mówił, że nie wiadomo jak to będzie. No i chuj, jest jeden z lepszych pomocników. 79 statystyki, no. Jak na Japonię bardzo dużo. Abe po prawej, tu na czacie, ja słyszę na czacie, wyśmiewać, że to co tam tu robić, że tak Barcelona na tej obronie. Ja tu słyszałem wiele rzeczy, tak? Ale to jest to, jak ten gość się rozpędza. To jest tempo 90. Jestem po 90, chłopaki, to jest, nie ma żartów. I po jego lewicy Inui na skrzydle, no tu nie ma to przedstawiać, bo gościu jest, no, jest majstersztyk. 81 tempa, podanie 75. No i obrona to zawsze były problemy, jak wiem, ta lewa obrona, Nagamoto, no jest taką zagadką, no ciekawe co on będzie robił, bo on się nie przyłączy do akcji, kurwa. Co Daniel, jakiś kabel 17 leży? Trenerze. W szatni napierdalają Wulei, a ponieważ zaraził 10 zawodników nowym wirusem, bo się nie uczył. Chłopie. Proszę interweniować 6 zł. A jak wirus wybuchł, to był po pierwsze w Hiszpanii, ty mi tu nie pierdol. Piłkę odbierał chyba też w Hiszpanii, może przez piłkę tą złotą się coś tam ten stało, ale nie ma takiej opcji. Poza tym moje skromne zdanie to jest troszkę... nabrzmiał ten temat, o, za bardzo napompowany chyba z tym wirusem. Nie ma się co, tak wiecie... panikować. Hasabe w centralnej części obrony, Shoji, jego pomocny brat, że tak powiem, japoński pomocny brat. Peter Schmeichel, tak? Peter Schmeichel, który można powiedzieć, no jest jak widzicie na tle jakby rasowym, tak? Jest, na pewno odstaje, tak? Od grupy. Ale on właśnie jest spoiwem. On przynosi tutaj powiew europejskiego futbolu, europejskiej piłki. On ma to wszystko jakby dyrygować tym, tak? To jest jakby to powiedzieć, tłumacz, tak? Mojego kodu, futbolowego kodu. I on to tłumaczy i wciela w życie chłopaka. No i na prawej z Marsylii, z Francji, Sakai przeleciał do nas. Ciekawostką jest, że kiedy go kupiłem, to na drugi dzień dostał czerwoną kartkę w meczu. Tak, no i co, mamy ten składzik? No ja nie będę nic zgadzał, nie będziemy nic zostawiać. Utwórz sesję gry, rozpocznijmy mecz. Na razie bez kamerki, bo nie mogę teraz już wyjść do pulpitu. Przenieśmy się tak podczas tworzenia sesji, coś tu się wyjebało. Jeszcze raz. Przenieśmy się tak, wczujmy się. Jakbyś oglądał po prostu mecz piłki nożnej. Przeciwnik opuścił mecz. Ha, nie dziwię się. Bayashi. No, jeszcze nie przedstawiłem wam do końca ławki rezerwowych, ale mam Nakajime z portugalskim, że tak powiem, zacięciem. Daikito, Shibashaki, Nakajima, jak już wspomniałem wcześniej. Kobayashi, Minimanimino, Marcelo i Yoshida. Więc to jest naprawdę... Gościu, to jest taka paka, że to wszyscy znikają, pożarci będą. Wyszukujemy oczywiście Olympique Lyonnais. Lyon, je peux prendre. Właśnie tak. Witamy 3000 ludzi na transmisji, a lajków mamy 1800. No nic, tak to wszystko. FC Biceps, uhuhu, trafiamy na coś naprawdę poważnego. FC Biceps kontra FC Ulani. No. Nie spodziewałem się, to jest obrońca tytułu z Mazowsza, kurwa, z tamtego roku. To jest najlepszy gracz. Zobaczymy. Rozpoczynamy spotkanie. De Jong. FC Biceps u siebie na boisku. FC Ulani przylecieli się firmowym samolotem. Dembele. Rozciągnięcie futbolówki. Kubo, świetne przejęcie. Utrzymuje się, walczy ciało w ciało, ale nic z tego. Griezmann znowu dostaje futbolówkę. Musimy być spokojni. Świetne przejęcie. Shinji Nakajima wypuszcza już Kubo. Świetnie, nastolatek się wypuszcza, ależ odciągnął się. Czeka na kolegów. Pokaże, dawaj, gramy. Wypuszczony znowu. Świetnie grają. Ufają chłopakowi. Ależ genialne podanie. Sakai, rozpędza się Sakai. Witam, papciu. Mocno mi ta piłka na Wuleja. Co cię tak długo nie było, pozdro 5 złotych. Ale wiesz, tutaj, jak się powiedzieć, wyjazdy służbowe w sprawach organizacyjnych FC Ulani. Griezmann, ale wypuszcza za mocno futbolówkę. Petr Schmeichel, przez niego przechodzi piłka do Abe.
dostrzega, już taka jego. Wysy, trenerze, będzie kamerka 5 zł. Będzie później, jeszcze dzika na Kajiwa, wypuszcza już Kubo. Aj, młody, już tu nie masz szans, ale walczy do końca, chciałem. To pokazuje jego ambicje, to pokazuje chęć do gry. Loris, Hugo Loris. Domówicie go? Rozszerzenie do Mendiego. Mocno francuska ekipa. De Jong. Zidane. Martial. FC Bicep skonstruuje jakąś akcję tam. Abe świetnie przyjmuje. Kubo. Piętką odgrywa do Abe. Ten górą wypuszcza Kubo. Czy Japończyk sobie poradzi? Aj, aj, aj. Ale próbują, już kują. Czujno bądź, czujno bądź. Kurwa, świetnie. Smodzi? Kurwa, co ty robisz? Spokojnie, nisko na nogach. Świetne na katę. Siedzisz na Kajiwa. Kagawa. Na prawo, do Abe. Wypuszcza tam Kubo. Kubo z Wulejem. Chińczyk wypuszcza świetnie Japończyka, ależ genialnie będzie to niebo do środka! Kubo! Gra górą, aj kurwa! Umtyty, świetnie, no to jest the fucking wall, the ściana, nie da się go przejść! Świetnie zablokował Zidane. Mendy. Rozciągnięcie do Dembele. Ale to jest świetnie, poradził, w ogóle już wyprowadził sobie tą futbolówkę. Kubo rozciąga do Inuiego. Świetnie z jego futbolówkę. Górą do Kubo, aj musto to grzywką! Griezmann. Rami. Dembele teraz wyścigi Nagamoto, ale Nagamoto znany jest z tego, że jest naprawdę bardzo szybki. Dembele zablokowany chyba, tak jest. Shinji Nakajima, Nakata. Wow, ładna sztuczka techniczna w takim niebezpiecznym sektorze, gdzie raczej powinno się defensywnie asekurować i to nie, naprawdę beznadziejne podanie, aby na spalonym, czy to było widać. 20 minuta spotkania FC Bicep z Stadium. FC Ulani podejmuje w kwalifikacjach do Dublin. Turnament 2020. Shoji, strata futbolówki. Podanie do Kubo. Wulej, szuka tam Japończyka. Chińczyk wypuszcza świetnie, wyścigi. Faulowany Chińczyk zwija się z bólu. Genialne zagranie do Abe. Mocno by ta piłka, kto to w ogóle ściągnie? Ale tam się ustawiał na kata chyba to było. Na kata albo Shoji Kajiwa Kagawa. Dembele. Remi. Francuzi przeczekali, uzebrali się, uzbroili się, można powiedzieć. Dembele przyjmuje futbolówkę, to może wyjść! Pat Schmeichel, ale sparada! Ale sparada! Dobicie, kurwa! Kurwa, ale fart! Griezmana na pustą bramkę. 25. minuta. I niestety, 1-0. Griezmann podbiega do kamery. A, tam mogło być obronione, panowie, to mogło być obronione. Wezmę łyka coli tutaj w bidonie mam. Kubo do Wuleja. Rozpoczynamy 25 minuta spotkania. 1-0 dla FC Biceps. Hasabe. Inui. Aj, mocno zaatakowany. Ale czysto. No ile to teraz z kontrą Griezmann. Na plecy sobie wziął przeciwnika. Czemu go kurwa nikt nie kryje? Ja pierdolesz! Kurwa, ale fart jebany! Panowie, to kręcić sushi, kurwa, nie grać piłkę, no bo tak powiem, no. Sześć, kręcę, dobra, nic się nie dzieje. Dobra, już wypierdalać pod kamery, gramy dalej, ty. Nic się, panowie, nie stało, dobra, trudno, tak czasem się dzieje. Podnosimy łby, kurwa, walimy to, jeszcze 2-2 będzie w tej połowie. Walimy to, szybko. Wulej do Nakaty, zmiana ustawienia taktycznego. Włącza wszystkie opcje, trener FC José Rudinho. Shinji Kagawa. Genialne utrzymanie piłki. Kagawa. Kubo. Cóż za geniusz, tu za opanowanie. Kubo. Rzutka w pole karne, kto to zdejmie? Kurwa, mam nadzieję, kto pierdoli ktoś mocno z buta. Panowie! Na treningach fajnie gramy. Zidane, ukradany rzutą kartką. Myślę, z główki chciał komuś wyjebać. Panowie, obiegówka. Dembele się rozpędza. Francuz schodzi do środka pola. Dembele kontra Shoji. Shoji. On ma doświadczenie. Aj, aj, aj. Piłka szybuje w powietrzu. Dembele, nie, to żadnym był Zidane. Petr Schmeichel, świetna parada, piąstkował. Griezmann. O, asystent Sakai, poradził sobie z Francuzem. Trenerze, nasze chłopaki mają 1,40 m w kapeluszu, na chuj forsujemy te jebane wrzutki 5 złotych. Taka jest taktyka trenera. Kubo. Cóż za genialne przyjście! Delikatnie futbolówka, do Wuleja. Wulej przyjmuje na kartkę pierwszą. Panie, to jest faul! Nakata. Inui. Aj, Hugo Loris broni, ależ to była akcja! Kubo, co odpierdolił, świetnie! Szkoda, mógł dalej lecieć, panowie, Nakata. Kładzie przeciwnika. Shinji Kagawa. Panowie! On za koszulkę, kurwa, nas tam przyciągnął! Zgłoś to sędziemu, kurwa, nie bój się, zgłoś sędziemu! Remi?
Harvey Remy chyba. Dobra, 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 już tam nie gwiazdosz, kurwa, nie gwiazdosz mi tu. Wulej, przejęcie świetnej futbolówki. Abe. Kubo, wypuszcza Chińczyka. Chińczyk mocne starcie, kurwa, przecież to jest faule, co to jest faule? Przecież to jest faul, takie przytrzymywanko go. Martial, ale Kubik piłkę, Nakata. Abe, Sakai, dwójkowa akcja, ale przewidział to Mendy. Przeczytał to niczym strony w elementarzu dla dziewięciolatka. A no, schodzimy, nisko na nogach, świetnie, blokuj. Genialnie. Inui. Roleta. Pięknie. Aż Zidane się uśmiechnął do niego. Shinji Kagawa. Sprytnie. Nakata. Wychodzą mocną kontrolę w Cymulani. Wulej. Inui. Górą. Nagamoto. Nagamoto, kurwa! Czy ty musisz zapierdalać te piłki? Shinji Kagawa. Inui. Kurwa, wszystkie! Pierdolni młody! Wulej! Dobij! Wulej! Kurwa! Hugo Lloris! Shonji Kagawa. Kurwa, on mi jeszcze to gwizdnął. Idź w chuj. Koniec pierwszej połowy. FC Bicep sprowadzą. Zero skuteczności. Myślę, tutaj sprawdzam taktyki. Mam tu zapisane, ale nie mogę nic wymyśleć. Gdzieś tu miałem statystyki. Kurwa, wszystko się zjebało. Domek z kart, który układałem latami. Rozsypał się przy zwykłym podmuchu, przy zwykłym wietrze, kurwa. Mały przeciąg, mała szczelina. I 2-0 dostajemy. No, mamy jeszcze 5 meczów, ale to jest, ja już to widzę, co tu się dzieje. Kagawa ryż pierdala na ławce, a Wadysławnie, jak gadam. To już nie ma sensu, panowie. To weźmy chociaż do 0, na to 0-2 i już trudno, następny mecz przekminimy coś. Może to zmienimy w ustawieniu, nie wiem, może was wszystkich wypierdolę, o. To by coś mi to zmieniło. Rozpoczynamy drugą część spotkania. FC Ulanie FC Bicep na FC Stadium w Bicepsie. Kubo, do Wuleja, rozpoczynamy. Jaki Williams, trenerze, chce grać. Czuję się na siłach 5 złotych. Nagamoto, genialne podanie do Inuiego, świetnie. Nagamoto, właś! Wow, bania, kurwa, to powinien być szczupak. Griezmann, Francuz genialnie rozciąga do Williama. Nie dajcie mu się, on jest słabiutki. Dobrze, Sakai. Spokojnie, Shoji. Temenem z 2 lata temu odwoziłem ciebie młodego i waszego ziomka z Katowic do Korka, jak wracaliście z Gdańska. O, pamiętam, wariacie. Wziąłeś adres i numer, miał być wąs palony, jakaś czapa, a dostała. Bloka na no, nie wiem. 18 zł. Dziękuję za 18 taka. No wąs palony, wariacie, wąs palony, ty. Czapa. Wyjebałem cię na czapkę, kurwa, mać! Dobra, Kubo schodzi, Kobayashi. Pierdolę jakieś czapce, oni mi tu walą. FC Bicep 3-0 już, panowie, to jest szansa na wygranie, my mamy sytuację. Utracono połączenie, poddam się! Tak, ten mecz się nie liczy, on się poddał. Dobrze, elegancko. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. A to mnie wyrzuciła, co jest? Jakieś problemy. No dobrze, tego meczu nie było. Coś się dzieje z FIFA Ultimate, problemy są. Wszystkich wywaliło. O, widzisz. Wszystkich wywaliło. Nie mnie nie wywaliło. Co ty jesteś, poważny? Dawaj mi tutaj fifkę. W końcu chciałem w to zagrać. I takie rzeczy. Serwery padły. Oj, było tak fajnie, tak, żeśmy komentowali. Zagramy sobie. Za dużo tych zagranicznych nazwisk. Gdzie są reprezentacje? Proszę bardzo. Zagramy sobie Polską. O, jak ja bym mecz polski pokomentował. I właśnie mamy taką okazję. Polska. Brawo, 4 gwiazdki. Potężna drużyna. Oczywiście, że nasze standardowe barwy. Lewandowski na szpicy. Grosicki, Zieliński, Szmański, Bielik. Krychowiak, Rybus, Bednarek, Glik, Kędziora. Kędziora, przepraszam. Kędziora. I oczywiście między słupkami Szczęsny. Zobaczymy, kogo mamy w rezerwach. Milk, Piątek, Klich, Frankowski, Bereszyński, Reca i Skorupski. A w rezerwach... Ajecki, Cionek, Uralski, Furman,
Lolek, panie trenerze, znam młodego, ambitnego, wysokiego zawodnika. Peter Crouch jest gotów dołączyć do pana zespołu. Pozdrawiam, 6 zł. Lecimy. Szukaj mi przeciwnika. Dawaj mi przeciwnika. A na ekranach mamy Arkadiusza Melika, który właśnie rozpędza się z futbolówką. Delikatnie ją wypuszcza, celuje w prawe okno, strzał taki, aż taki szur po ziemi. Zobaczymy, jak reprezentacja Polski będzie się dzisiaj sprawywać. Sprawdzi się. W rękach... O, ma koszulkę Walencji. Gramy z Walencją. Walencja kontra Polska, sparring. Polacy coś też mówią, już przy linii. Rodrigo. Ferran. Paulista przyjmuje futbolówkę. Gaja, Bielik już do niego podchodzi ofensywnie. Bielik, Christian Bielik. Kędziera, Wedos. Kędziera kładzie się. Genialnie, Szczęsny przyjmuje futbolówkę. Zieliński. Polak się rozgląda. Szuka w centralnej części Krychowiaka. Super podanie do Lewandowskiego. Się obraca futbolówką. Podaje do Zielińskiego. Zieliński zatrzymuje się, ależ beznadziejne podanie. Bielik próbuje tutaj wywrzeć presję na Gemiero. Perleo. Rodrigo. Aj, mocny strzał. Mocny strzał w ramię. Sędzia nie przerwuje tej gry. Jest przy wielkiej korzyści. Polacy jak troszkę stanęli. Myśleli, że to będzie faul. Szczęsny pokazują chłopaki. Nie grajcie tak. Ostro, ostro. Do końca z nimi. Mocno bita piłka. Futbolówka. Krychowiak to przejmuje. Ostatnimi czasy nawet w Lokomotivie tą głowę używał do strzelania bramek. Ferran. Walka na lewej części. Można powiedzieć podbramcza. Nazwałbym to. Milik. W nowej pozycji skrzydłowego. Milik. Czemu nie chce wyjść? Milik. Zastawia się. Aj, mocno zaatakowany z Pereiro. To jest faul. Kędziora nie potrafił tutaj wyjść. On ma chyba jakieś inne zadanie na dzisiejszy mecz. Podyktowane. Milik rozpędza się. Ale że on ma, zbieranie się mocne. Ale znowu zaatakowany. To jest faul. Drugi pod rząd. Sędzia powinien chyba zareagować. I tu tak zmierza w stronę Milika. Ale dalej to jest upomnienie. Coś niebywałego. Mocno bita piłka do środkowania Lewandowskiego. To przejmie. Ten Rudni wstał. Pokazał kilka gestów do piłkarzy. Oni specjalnie zmienili ustawienie. Coś niesamowitego, jak on zrozumie swoją drużynę. Wysoki pressing zastosowali teraz gracze z Polski. Kondombia próbuje rozciągnąć. Pereiro. Gaja. Milik świetnie na swojej pozycji. On teraz korzysta z tej prędkości nie tylko po to, żeby zdobywać bramki czy tworzyć te sytuacje, ale żeby odebrać futbolówkę. Rybus z Bielikiem, świetnie dwójkowa akcja. Rybus wchodzi do środka, ale z Kondombią przegrywa. No, prawie o głowę wyższy zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej. Bielik. Pereiro. Niedokładnie, Kędziera jest na swojej pozycji. Bielik, kurwa. Zieliński. Kowrotek, świetnie podejdzie do Lewandowskiego. To już Paulista, Gregory Paulista. Wiedział, co się dzieje, co tutaj się święci. Grosicki. Jeszcze nie odpalił swojego turbo Grosika. Rodrigo. Beznadziejnie. Anglik na swoim miejscu. Zieliński. Bielik. Delikatnie grą do Grosika. Trzeba swoją szybkość, trzeba swoje opanowanie futbolówki, ale nie zagrał traci z wasem. Kandamegio. Faran. Rybus. No, ale uciekł mu. Faran, Rybus będzie odtawał się ślizgiem. Świetnie, a ma spóźniony. Chyba jakieś zamieszanie, ale mamy... O tak, Rybus ukarany żółtą kartką. Nieprzepisowe wejście, bardzo agresywne. No, zobaczymy, jak to się skończy. Szczęsny wybijają, nawet bez... Tylko ukaranie jest. Kontuzja Torresa. Lewandowski, walka w powietrzu. Świetnie, o, tą grę głową opanowaną. Adrian Rogowski, pozdro platyną 30 zł. Ło, dzięki wariaciku. Psz, piąteczka dla ciebie. Dzięki za trzy paki. Mocne tutaj wejście dzisiaj jest. Guades. Garaj. Odrzucowany Torres. Zgłasza sędziemu. Przepraszam, zgłasza trenerowi. Trener nie reaguje. Mówi, zostań, graj, kurwa. Chuj z tą krwią na kolanie. Graj. Chuj z tym. Graj, graj. Lewandowski genialnie sobie ustawił futbolówkę na prawej stopie. Milik. Zieliński do Milika. Obieguje Milik. Milik. Ajajaj, Klisen. Wyłapuje futbolówkę niczym, jakby miał gumy, chumy, buby w dłoni przylepione, bo tak futbolówka się chwyciła jego rąk, jego dłoń w rękawicach. Rodrigo, ależ sprytnie sobie poradził. Szczęsny wychodzi, Szczęsny! Kurwa, faulu tego Torresa! I Torres tym krwawiącym kolanem wpierdala mnie na zero. Ja cię kręcę. Cóż za historia.
Rozpoczynamy. No niestety 1-0. Polska przegrywa. Zieliński. Bielik. Glik. Oddaj piłkę Bielikowi z powrotem. Rozciągnięcie do Krychowiaka, ale Polska troszeczkę tak przysnęła. Jakby nie chce strzelać bramki. Rybus z żółtą kartką raczej to będzie osoba do zmiany. Grosicki. Grosicki znowu. Ależ genialne zejście Grosickiego. Lewandowski. Lewandowski strzela futbolówkę. Aj, mocny strzał. Zieliński. Dalej 1-0. Was. Grosicki. Nie potrafił tego przeciąć. Faran. Faran Rybus odważnie, chociaż rzutu kartką wypuszcza sobie teraz Grosickiego. Grosicki, ależ prędkość. Grosicki, najlepszy futbolówce. Wrzuca do Lewandowskiego, to mocno z głowy, ale Klisen to łapie, jakby wiedział, gdzie futbolówka spadnie. O, Lewandowski, nie wierzy, Robert, co się stało. Guades, Kędziera, nie potrafi zatrzymać na razie Hiszpana. Gabeiro. Lawinda, Rybus, Torres, jakby troszkę drugie życie. Rybus, mocny ślisk, szczęsny. Łapie to, wychwytuje trochę, taki niepokój budzą te akcje, dużo nerwów. Grosicki, to już w futbolówce, jako jedyny te akcje tworzy. Krychowiak, ależ tu ładnie zgrał do Rybusa. Lewandowski, najlepszy w futbolówce, świetnie Lewandowski. Bierzecie żargę na siebie, podanie do Krychowiaka. Krychowiak, strzał. Adrian Rogowski, spoko, 20 złotych. Dziękuję ci za dwie dyszki, wariaciku, ale kurwa, co Krychowiak zrobił? Grosicki, przebójcie, to musi być! Lewandowski! Zieliński! Kurwa, obok bramki, ja cię kręcę. No proszę państwa, festiwal nieudolności, festiwal nieskuteczności. Dzisiaj na Grande Valencia Stadium w Bischofshofen. Gameiro. Przyjmuje piłkę Torres. Rybus nie może go faulować, może tą kartkę, ale ryzykuje nas rzut. Coś niesamowitego, Rybus kładzie się, przejmuje futbolówkę, a jeszcze z wodem genialnie sobie wypracował tą sytuację. Według Rybus daje przy futbolówce. Stram, bo nie wiem, czy iść po Ruda i kole 7 złotych. Idź po kolo Rudę, bo będzie dzisiaj grane. Grosicki się rozpędza lewą stroną, z Garajem. Zobaczymy ten pojedynek. Grosicki. Tak jest, chodzi do środka. Grosicki kładzie go jego niemowlę do spania, kurwa, ale teraz traci futbolówkę. Niesamowicie. Gameiro. Rodrigo, strzelec pierwszej bramki. Nie, przepraszam, Torres. Rybus, znowu z Foranem. Będzie chyba go prowokował do ślizgów częstych. Bielik. Kondonobia. Bielik. Panowie, przecież to jest kurwa chujoza z masłem, nie? Co wy robicie? I ja zaraz po Prince Polo Orzechowe, tak naprawdę. Ja jebie. Ja dupia. O nic, Lewandowski do Zielińskiego. Zaczynamy, to jest końcówka pierwszej połowy. No Bielik, może ty? Oh yeah, that's right, boy. Lecimy. Wow, ale nic z tego. Kończymy pierwszą połowę spotkania w Bischofshofen nad Kranze dla Stadium Walencji. No i co? I chuja z tego jest. Rybus, weź go fauluj na czerwoną. Wyjebane w to. Wow, Rybus, genialnie. Brawo. Jeszcze jakieś pretensje ma do mnie gość. Czysto piłka wyłuskana. No nic, mamy strzały, mamy propozycje, ale nie mamy wyników. Oje. Okej, boys, zaczynamy. Lewandowski podaje piłkę do Zielińskiego. Ten oddaje do Krychowiaka. I tak właśnie rozpoczynamy drugą połowę spotkania Valencia-Polska na Bischofshofen Stadium Grande. Zieliński znowu przy futbolówce. Kondobia. Ma wyznaczone być najbliżej, jak najbliżej tego zawodnika. Lewandowski, ze zwodem, świetnie. Lewandowski, Gaja, mocno ciałem, ale chyba nie z Lewandowskim. Kurwa jebana! Z Robertem się chcesz kurwa napierdalać, wyjebę cię zaraz w ślizga, zobaczysz. Gaja, traci futbolówkę, Milik. Genialnie. To jest napastnik? To jest zarysowy obrońca albo defensywny pomocnik. Lewandowski. Do Zielińskiego. Genialnie. Nad obroną. A jak on to podał, to ja nie wiem. Perlejo. Próbują Polacy przeciąć futbolówkę. Was. O, Ferrana. Dużo takich jakby niedomówień na tym boisku. Faran schodzi, będzie ma dośrodkowywał. Faran, kurwa. O Jezu, przechodzi jak przez masełko, ciepły nóż. Glik. Genialnie. Glik do Lewandowskiego. Wow, świetnie ze zwodem. Lewandowski. Przebijaj się, Lewandowski. Robert. Do Grosickiego. Tak jest, wypuść Roberta. Postarajcie się. Robert! Kurwa, brakło nogi, ty! Oni się wywracają przy piłce, ty! Ja jebia! Ja dupia, coś tu odpierdolił! Nie! Krychowiak z Gają.
O Jezu, Krychowie, jak za dużo szlugów palone jest chyba, bo nie dobiegłeś. Glik gaje do środka, Kondobia, Glik na miejscu, świetnie przygotowany obrońca AS Monaco, Lewandowski, wychodzimy z tym, polska potęga się teraz buduje, that's right boys, Zieliński do Lewandowskiego, rozkręcamy się, ładna kołowrotek, podanie, wypuszczenie, środek, niestety taki korytarz był znaleziony, ale nieporozumienie wśród graczy i nikt tego nie wykumał, można tak powiedzieć. Grosicki zagrywa właśnie Lewandowskiego, ten bierze na plecy dwóch zawodników, świetnie rozpędza się, dalej z wodą, dalej rozpędza się Robert, dawaj Robert, kurwa, nie mój, pa, wyjebał mordę! Robert zapuścił na twarz, no coś niesamowitego. Idziemy do końca, dalej 2-0, Rybus musi powalczyć z Faranem. On lubi ze wsi. Tak jest, Rybus, no genialnie, on z tą żółtą kartką gra lepiej niż bez kartek. Lubi to ryzyko, Grosicki, rozpędzamy się do środka. Aj, mocne zderzenie. Grosicki, Rybus. O kurwa, ależ strata. Ale odzyskał, powalczył, tak, zrehabilitował się. Lewandowski, Milik do Lewandowskiego, kurwa, przecież to jest... Niemożliwe, panowie. Musimy się skupić. Paraireo. Kondobia. Rozgrywa do Rodrigo. Ten traci futbolówkę na rzecz Bednarka. Piłka do Lewandowskiego. On już powinien uruchomić Grosickiego. Mocna bita piłka. No do Roberta. To musi być to dośrodkowanie. Idź w pizdu na linię końcową. Wybija was. Jeszcze ją przechwytuje do Garaja i wychodzą z kontrą Valencia. Paulista. Świetnie przygotowany. Gaja zagrywa na drugą stronę boiska do Paraireo. Lewandowski, Robert próbuje tam jeszcze to jest właśnie kapitan, który tu chce wrócić, pomóc, ale to chuja daje. Panowie, Kędziora traci tutaj Guadensa. Mocny strzał, ależ tak pod poprzeczkę chciał wsadzić. Już tutaj Trzymańskiego woła. Chodź do wariacie, zmienisz kurwa Zielińskiego. Walisz kurwa bombę z dystansu. Tak, tak. Trener Rudini przekazuje tu ostatnie informacje. Ostatnie instrukcje. Są pierwsze zmiany. Zobaczymy. No co jest? Co ten gość wybiera tam? Mati super ziome, nie pozdrawiam Adriana K, który wybrał dziewczynę ponad starych kolegów z PS4. A Wiktora i Dawida pozdro, braci się nie traci, a Mefedron będzie wciagany. Essa zróbmy noski eskimoski Paris, proszę 5 zł. Ujoski. Dzięki wariacie za donajcika. To gościu laskę se znalazł i was olał. Standardowe. Wróci jak pierwszy raz się wywróci. Mario Gomez przebija się przez polską obronę. Rodrigo wchodzi, szczęsny na miejscu. Wybija futbolówkę na drugi koniec pola karnego. Rybus dalej niezmieniony, z żółtą kartką. Mocno bita piłka do Krychowiaka, ten wybija. Szczęśliwie pod nogi Lewandowskiego, wypuszcza Grosickiego. Panowie, wyjdźmy, my potrafimy atakować. Grosicki. Świetnie. O kurwa. Ja jebia. Ofensywa. Dziękuję za wsparcie, wariacie. Witam na komnacie. Ferran rozpędza się, ale że ten nastolatek ma dzisiaj formę. Chcemy się biegać. Szczęsny, wychodź! O, ja jebia! No nic. A magieta RP i wyzywanie policjantów nam zostaje. No, ale poważne problemy, no to jest 3-0, no to jest jak zwykle klasyka gatunku. No więc panowie, walimy, jeszcze mamy 13 minut, żeby coś tu pokazać. Milik, Szymański, Lewandowski, odszukał Grosickiego, świetnie go uruchomił. Tak, panowie, lecimy z tym. Mocna bita piła. Krychowiak! O ty kurwa! Wściekły Polak na siebie, no nie dziwi mi się, ponad 2 metry nad bramką. Glik walczy z Gomezem. Glik świetnie sobie poradził, Polak. Kędziora idzie do środka. Agresywnie teraz Polacy. Krychowiak, Szymański z Lewandowskim. Lewandowski. Świetnie Lewandowski. Genialny rajd Polaka. Lewandowski na lewą nogę i gol, Robert! Tak jest, to tylko 3-1 już, bo przegrywamy. Brawo, Robert, kurwa, to jest to. Dzięki za majty.
Pozdrawiam kokosa ulańca 10 zł. Pozdrawiam Wareciku, dzięki za dyszkę. Dla ciebie ta bramka jest dedykowana i dla tych bajt. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Świetnie, Robert ustawił się, ależ przymierzył. Opa, porobiłem. Dobra, panowie, damy się podnieść jeszcze. 9 minut. Ultraofensywa, kurwa. Zieliński, Szymański, świetnie wyłuskał futbolówkę. Frankowski, świeża krew. Może do Lewandowskiego jakieś szczęśliwe podanie. Panowie, siadamy na nich, kurwa, jak na klozecie. Dobrze, Glik. Świetnie. Ta agresja się może podobać. Rybus. Krychowiak, architekt. Nie pal. Dobrze. Grosicki, Grosicki. Nie daj się, kurwa. Kamil. Rybus. Krychowiak. Tak jest. Kurwa, ostro z nim, kurwa. Na łokcie się napierdalamy. Szymański. Kurwa, co to odpierdoliłeś za cyrk? Do Meksyku cię wysyłam, mordziu. Ależ to zrobiłeś źle. Gomez, świetnie, no Glik na swoim miejscu. Profesor obrony. 2 minuty do końca spotkania. Panowie, szukamy ich, dawać. Damy radę, Lewandowski. Lewandowski wypuszcza tutaj Gorosickiego. Kamil się rozgląda, przyjmuje futbolówkę. Bita z mocno. Strzał! Szymański! Ależ Klisel miał nosa. Tu jeszcze szybka zmiana, piątek za Lewandowskiego. Dziękujemy. Ale to nie będzie nawet trzeba strzelić. Kurwa, ty piętki robisz! Kurwa, Krychowiak. Kurwy, panie, ty mnie nie umiecie robić. Dobrze, Bielik, Bednarek w sensie. Lecimy, honorówka, żeby pokazać, że walczyliśmy do końca. Krychowiak mówi, kurwa, jebany! Że ta woda od Zbyszka Bońka to po meczu, a nie przed. Kurwa, bramki jebanej nie widzę. 5 zł. Daj mi spokój. No fajnie, pierwsza bramka zdobyta dzisiaj. Ale Rybus tu wszedł, kurwa, jak mu zajebał, to piruet prawie zrobił.